przeszła taka myśl mi przez głowę, ale już usłyszałem ten gong, który kończy rundę, więc pomyślałem sobie, że jednak nie tym razem. Ale to jednak troszkę za mało. No. Ja bym troszkę więcej miał takich akcji, jak właśnie w tej piątej rundzie, ta walka by zupełnie inaczej wyglądała. Nie, na pewno Władimir Klitschko jest bardzo doświadczonym, bardzo silno bijącym zawodnikiem. Ja byłem bardzo dobrze przygotowany na 12 rund, więc to też w jakimś stopniu mi pomogło. Nie, zawodnikowi nigdy coś takiego nie przychodzi do głowy, żeby się poddał. Bardziej właśnie mi przychodziło na myśl, żeby mnie trener nie poddał. Naprawdę ta jego lewa ręka Władimira jest po prostu mistrzem w tym lewej ręce. Wiedziałem, że ma tą lewą rękę naprawdę wspaniałą, ale nie spodziewałem się, że aż tak. Nie myślę teraz o walkach, o mistrzostwo świata, bo wiem, że muszę stoczyć parę pojedynków, żeby dostać tą możliwość. Muszę poczekać na swoją kolejną szansę. Mariusz, czym najbardziej zaskoczył Cię Klitschko? Szybkością, siłą ciosu, czy po prostu umiejętnościami bokserskimi? Wiesz co, dzisiaj nie był do końca mój dzień. Wiedziałem, że czeka mnie naprawdę bardzo trudna walka. Z każdym elementem był dobry. Ale w żadnym elemencie jakoś specjalnie mnie nie powalił na nogi. Po prostu nie był mój dzień. U mnie brakło paru elementów w tej walce, że mogłem poprawić, mogłem być lepszy w pewnych elementach. Jak wychodziłeś do 12 rundy, wierzyłeś jeszcze w zwycięstwo, że upolujesz Władimira? Zawodnik w każdej rundzie wierzy w swoje możliwości. To jest boks, nie tylko w wadze ciężkiej, ale w tych mniejszych wagach. W każdej rundzie, wiesz, może wyjść jakiś fajny cios, który może zaskoczyć przeciwnika. Mariusz, odnoszę wrażenie, że wyglądając po walce, odnoszę wrażenie, że przytrałeś się nogami. Bo każdy, który zamierzał się prawą ręką, piczki się było po prostu na nogach. Nie mogłeś go wykonać nogami. Też, myślę, że też to był jakiś taki element, z którym mogłem sobie lepiej poradzić w tym ringu. Ale myślę, że tutaj kluczową rzeczą byłem po prostu wolniejszy od Klitschki. Nie mogłem dojść go swoją lewą ręką. Mariusz, jak najbliższy tygodnie będziesz spędzał? Jak się będziesz regenerował i gdzie? Dlaczego nie zadałeś większej ilości ciosów? Statystyki będą naprawdę gigantyczne. Na pewno, na pewno będę żałował tego, że mogłem być bardziej zdecydowany, mogłem zadać więcej ciosów, ale nieraz tak się boksuje, jak przeciwnik na to pozwoli. W tej walce przeciwnik mi po prostu nie dał możliwości, żeby się jakoś bardziej rozkręcić z tymi seriami ciosów. Mogłem, wiadomo, teraz po tej przerwie, inaczej bym rozegrał tą walkę. A ty pytałeś o wakacje? Nie wiem, nie przed walką nie zastanawiałem się, co ja będę robił 11 nawet. Nie mam zielonego pojęcia jeszcze. Na pewno chwilkę odpocznę. 15 stycznia wracam do Stanów. Następne przygotowania do następnej walki. Jest dużo pracy jeszcze przede mną. Nie boję się ciężkiej pracy. Myślę, że jeszcze o mnie usłyszycie. Ale ludzie zamierzasz palić, więc w Ameryce czy w Europie? Jeszcze nie ma konkretnej decyzji. Zobaczymy, za tydzień jadę do Warszawy, na galę. Tam się spotykam z moim promotorem i wtedy podejmiemy jakąś decyzję.